Ale na pier... Co? Przesunął moje... No na pół miało być, kolego, sorry. Siemaneczko, witamy wszystkich w naszej kuchni i panowie, dzisiaj nagrywamy wielki teleturniej. A jakie są zasady? Przedstawi nam sędzia Damian Deja. Właściwie to olimpiadę i na początku stawiam tezę. Oprócz robura to macie dwie lewe ręce w kuchni i chcielibyśmy to sprawdzić. Zobaczymy w zasadzie, jak wam wyjdzie. Dlatego zanim przejdziemy do pierwszej konkurencji, musicie wylosować swoje narzędzie pracy. Będzie to nóż, albo duży, albo mały. I ten nóż będzie wam towarzyszył już do samego końca. Proszę wybierać sobie numerek. Czy to była teza, czy co to był znaczy, kazus? Że nóż będzie do samego końca nam towarzyszył? To była teza. Czyli teraz będziemy ją sprawdzać. Ja postawiłem tezę, ja tak uważam. To był Rezus? No i tak. Deus. Kosmateus. Mateus. Jakie macie numerki? Prometeus. Dwa. Dwa. Oj, mają numer jeden to mały nóż, numer dwa to duży nóż. Wszyscy mogliście mieć małe, wszyscy mieć czarne. Dobrze mieć duży czy mały? To się okaże. Myślę, że sytuacja jest wyrównana. Raz się przyda duży, raz się przyda mały. Myślę, że docelowo każdy będzie miał przewagę w jakiejś konkurencji. Dla zasady były jeszcze dwie jedynki i dwie dwójki. Dobra. Czy są za to jakieś punkty? 50 punktów. Dobra, ja wygrałeś. Pierwsza konkurencja, proszę o worek. O kurwa, ziemniaki. I z tego worka no losujecie sytuacja, losujecie jedną kulę. Co z tą kulą? Losujesz kulę. I co? Czemu? Wiesz, po co? A do czego mam ją losować? Losuj. Spokojnie, nic nie ułatwisz sobie, nawet jeśli będziesz tam patrzył. Tak? Ale nie możesz patrzeć. A. Jak losuję ja. No kurwa, chcę bardzo dobrze wylosować, wiesz, żeby był totalny mniej, przypadek. Będziesz tak? miał mniej czasu niż to losujesz ogólnie. Zaimponuj nam, to pokaż nam jeszcze szybko. Losuj jedną. Po minach panów obstawiam, że chuj nie wylosowałem. Dawajcie zagramy jak w ręcznej powodzie. Weź odłóż nóż. Ty powiedziałeś jak tazy. Naprawdę? Weź pokaż ten, weź odłóż nóż, sekundka. Nie odłóż go tu. A nabij, rzuć, ale nauczę rzuć, was się czegoś. Dawaj, nauczę cię ataku pozycyjnego w ręcznej. Odłóż nóż, patrz. Jak coś tak, nie ma za to punktów, pamiętaj. Nie ma, no jest tak. I robisz tak, że udajesz, że rzucasz na bramkę i oddajesz mi, no. Bieramy. I pozycyjny, i do robura. Ale zróbmy jedną pozycyjną. A nie tak. Ty musisz związać tam. Zwiąż, udaj, że atakujesz. No. I dalej, no. Dobra. Macie 3 minuty. Od kiedy powiem start, zaczynacie obierać tego batata. Kurwa. Ej, inspekt. I co jest oceniane? Ustalmy to. Liczy się ilość i jakość, po prostu. No dobra, a jak wykroję kostkę? No to zobaczymy. Potem będziemy oceniać. Serio, wy decydujecie. Macie 3 a minuty. Kto ocenia? Ja. Dobra. I oczywiście reszta jury, jeżeli będę miał wątpliwości. A pewnie będę miał. Dobra panowie. Czyli co robimy? Na pół? Obierasz. Masz ale 3 minuty obieram, na obranie. Całego? Czekaj, tak, całego obieramy? Jakieś ej, ty! Dobra, 3, 2, 1, start! Macie 3 minuty! Na ostatniej ławce, kurwa, ty pierdolicie zamiast zrobić to. Doppler Santa Teresa, ty, zobaczymy jak kroi, nie? Kurwa, ale aura. Patrz co robię, inspekt. A to miał Huntsmana, nie? Wtedy. No ja miałem, no. Huntsman Santa Teresa, ty. Bardzo suchy, ty. Ja pierdolę, ile można... Ale ten nóż to pizda jebana. Jak i można... 3 minuty to dużo. Grube kurde, można? Grube można czy trzeba cienkie? Leci bardzo wolno. Mam ochotę zmniejszyć do 2, ale no nie będę tak kupuje. O kurwa, ale ciężko. No widać Paweł, już cały jesteś zapocony. Nie no, ciężka robota. Chyba rzadko kory nie pomagasz, co? No ja w ogóle w domu nie mam ziemniaków. Ale wziąłem to pod uwagę, dlatego masz bataty. Frytki co najwyżej, kurwa. A czas się liczy? Kto pierwszy to ma coś plus? Nie, 3 minuty jest. Nie? Po prostu.
No kurwa, dobra, no koniec. I tak. Ale no możesz trochę jakość poprawić, bo dla mnie no to wygląda ja jak myślę, kamień. Że jak zrobię w minutę, to mam plus jakiś. No ale to właśnie widzisz, Michał, jak ty myślisz, a potem pytasz, no to jest problem. No chujowa kolejność, przyznaję. Kurwa. A taki byłem zajarany, że jestem szybki, nie? No i kto wygrywa punkt? Ale ej, nigdy nie wiadomo, może nagle będzie jakiś punkt, wiesz, z niebios. Może za to, że byłem super szybki. Pamiętajcie, nie? Ten kto będzie najlepszy dostaje 3 punkty, potem kolejno 2, 1, 0. Ja i tak ładnie obieram niż Robur, ale no, mogą, jest estetyczniejsze. Mogą być oczywiście jakieś remisy. Nie, chyba chociaż wygrałem w chuj, no zobacz jak ja szybko, nie? Jak to tobie obrałeś? Przecież no, to już minutę temu. Ale jak ty kurwa obierasz jak kostkę? Ale nie powiem, że owca technikę oczywiście znałem, ale jakością zaskakuje. To jest tribut dla widzów. Macie jeszcze 40 sekund. Pamiętaj owca, że jak nie obierzesz wszystkiego, no, to przegrasz sakerem mimo tego, że zrobił takiego kasztana. Dobra, to przyspieszę. To nie jest kasztan. No nie, faktycznie. A ile zostało czasu? Jeszcze 20 sekund. O ja, nie zdążę. Zajebiście. Nawet Robur nie zdąży. Ja mam chyba. Ej. Nie zdążę, no ja mam, ty. No kurwa. Ej, obrałem. Ja w ogóle w szoku jestem, że obrałem. O co chodzi? I Robur jeszcze się męcza, ja obrałem. Dobra, 5, 4... Ja myślałem, że nie obiorę. 3, 2, 1... Zero. Dziękuję. Proszę odłożyć noże. Dobra, przelecimy sobie po kolei. Tu jakieś niedoskonałości, niewycięte robaki. Nie chciałbym tego jeść, ale no minimalna ilość, mimo bardzo specyficznego kształtu, ogólnie jest, jest całkiem jakościowo, biorąc pod uwagę jeszcze znaczy, ten czas, który nie jest punktowany. On miał specyficzny kształt, w sensie on miał taki kształt. Gdybyśmy, nie? Ważyli obierki, to prawdopodobnie byś przejebał, ale ogólnie nasz, wygląda, ale nie jak go trzymałeś pod światło, wygląda jak kamień filozoficzny, bardzo ładnie wygląda, jak magma. Mi też się podoba. Serio. Czyli doceniacie nie, jakość. U Sakera już widzę, że może być lepiej niż u mnie. Bo... Dobra, no na pewno nie będzie ostatni. Ej, ale zobacz, weź teraz porównaj, złap dwa, ale zobacz jak on ciekawie wygląda ten kawałek. Bo jest dokładnie. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest bardzo ciekawy. Mózg. Taki, no, tak, ale w ogóle tak, jakby to opisać, jakby... On ma geometryczny kształt jakiś. Jak kryształ. Mhm. Jakby to było stworzone, no. No tutaj brakuje detali. Most jakiś. Brakuje detali, nie. No bardzo podobnie do Michała, tylko no jednak Michał... Ten punkcik za styl. Wiem, no. Więc na pewno w tej kategorii, ale ważne, nie ma żadnych robaków, wszystko ładnie oczyszczone, no detale. Zobacz, ile niedoskonałości. Człowieku, jakby no, twoja mama to zobaczyła, to byś prawdopodobnie dostał lepce. Ale co takie, no, to jest naturalne, to jest naturalne. Nie ma to opcji nic takiej, ale nawet jeżeli to jest naturalne, to i moja i twoja mama by to wykroiła. Ale patrz, to lepiej, zobacz, saker nie ma, tak? Praktycznie patrz, człowiek. Lepiej, żebym zrobił tak jak nie, saker. Żebyś, nie no... O, idzie, jest super. Nie, lepiej, no to saker ale, tak gdy, robił. Ale to saker tak zrobił. No tak to zrobił. Patrz, tu odgrajam kolejne, tak? Ale gdybyś ty na przykład Tyson wykroił to tak ładnie, postarał nie, no to się pokaż, trochę. Nie, sakera wykroił ładnie. Ale ty byś wtedy był ponad sakerem. On nie ma ładnie wykrojone, on ma ujebane. I szanujcie te bataty. Patrz, saker, nie masz wykrojonych o tak. No trudno, od... czyli lepiej, żebyśmy o jedli te robaki, ale... Ale nie zmarnowali jedzenia. O, ale nie zmarnowali jedzenia, no tak, ja wyznaję taką filozofię. Walczysz, to jest przegrana runda, myślę. Dobra, dobra. Ja nie. No będę ja tutaj z wami. No co ja wycinałem w ogóle? Tu jest ogólnie ciężki... O ja! Ciężki przypadek był ogólnie, ale... Ciężki przypadek. Ale słabiutko. Nie mam nic. Ile przynóż mieli do tego? No ale taki został wylosowany na początku. Kurde, no. To nie tak, to nie... nie no nie, no tu, ale też się wylosował nie trudny... Nie był lepszy nóż do takich ziemniaków. Wylosował się trudny patat, trzeba przyznać. Dobra, no nie ma co przedłużać. Myślę, że nie pierwsze miejsce Michał 3 punkty, drugie miejsce Michałowca i ex aequo tutaj panowie po jednym punkcie, Paweł i Robert. Ty niewiarygodne, wygraliśmy z Roburem. Z dokładniejszymi typami ogólnie. Nie mieli lepszy nóż, wiem, że może nie mają lepszego, ale każdy nie wygra. Jakbym wiedział, że mamy robić kostkę, to pewnie inaczej bym poszedł. Nie róbcie takich rzeczy, kurwa. Ała! A fajnie, gdybyście sobie zrobili krzywdę. No nie chcę, żeby on mi zrobił. Wiesz? Kurwa, to jest śmieszne, póki on serio to nie zrobi. On ma palce Shreka, jest pośledzony trochę.
Kurwa, się śmieją wszyscy. Pierdolę, to będziecie płakać. Dobra panowie, druga konkurencja. Tym razem dynia. I w tej konkurencji będą dwa owoce. Dynia to owoc czy warzywo? Warzywo. To będzie owoc i warzywo. Warzywo. Teraz jest warzywo. Michał, wygrałeś, możesz wybrać dynię jako pierwszy. A co z nią robimy? Na razie wybieramy. Dobra, to... Proszę, Michałowca. Z tych trzech? Tak. Pewnie najmniejszą trzeba. Właśnie no się jest boję tej najmniejszej. Tak? Mhm. Myślę, że geometria może mieć znaczenie na przykład trochę. Jak można mało. No tutaj rysowo. Raczej zostały dwie podobne. Możecie się ewentualnie wymienić, oczywiście tego nie wykluczam. I co? Myślę, że macie takie półtorej minutki maksymalnie na to, żeby przekroić tą dynię na dwie równe połowy. Ale noże losowaliście. Ile czasu? Nie, noże zostają do samego końca. Wylosowaliście już noże. Ile czasu? Półtorej minutki. Waga się liczy? Tak, tak. Będziemy liczyć różnicę. Ile czasu? Między połowami. Macie półtorej minutki. 3, 2, 1, start. Kurwa, ten nóż. O kurwa. Jeszcze 30 sekund. Ja do połączek tym małym nożykiem. Dobrze łączyć. Co brzmi tak? Hop! Co ja połykam? Jak grze komputerowy. Nie sądziłem, że ten banat tak skradnie ten odcinek. Mocno co? No, śmieszne rzeczy. To. Dobra, rozumiem, że jesteście gotowi. Zostało jeszcze 10 sekund, więc idealnie wymierzę. Kurwa, łącz do... łącz chyba wygra. Mały nóż ciężko było przeciąć, ale jest precyzja z drugiej strony. Jest taki plus i minus. To co, lecimy komisyjnie. Dwie próby, jak zawsze. No dwie takie same i starczy. Połowa pierwsza, 858. Połowa druga, 988. Nie wiem, czy jest sens to dalej. Nie wiem, czy jest sens powtarzać. No 120. Nie no, ale tutaj 120 gramów. Ej, możemy posadzić te pestki z odcinka w firmie? Możemy, jeżeli obiecasz, że będziesz podlewał. Bo wy się śmiejecie, patrzcie, tu jest cały środek, tu jest puste. To nie jest takie proste, że dwie równe połowy się przekroi. No rzeczywiście, pestki są inne. 1083. Kawał dyni. 1189. Proszę o prowadzić. No, tutaj Paweł, u ciebie widzę potencjał. Tarujemy. Bącz ma ładnie wypełnione środki i dobrze przekroił. Kurwa, chyba wygra. 1074. Ile jakbyś jajka kurwa kładł? Weź po prostu. 1052 panowie. Jesteście ładnie. W ciemnej dupie. Jesteśmy w dupie, no. Jeszcze zobaczymy. No, ładny, mały. 1051. Ej, ja miałem podobną do niego. Nie, 40. Nie. Dobra. 42, 40. Jak to jest, że on, co? Teraz wjeżdża owoc, każdy z was nadal może wygrać. Suma. Bo liczy się suma. Czyli ten, kto będzie miał najmniejszą sumę różnic, ten wygrywa. I teraz... O, moglibyśmy zrobić dzika ananasowego. Może zrobimy. Może będzie w Biedronce. Rozjebalibyśmy. Może będzie w Biedronce. Mamy jeszcze Biedrze, wszyscy by mogli kupić. Musi być właśnie, styl. Jak to jest? To zostaje. Czy to wypierdalamy? Nie, z tym. Dzielicie to na pół. Też na pół. I też dowolnie. Pamiętajcie, że możecie to kroić wzdłuż, przesz, jak ile uważacie. Czasu? A, półtorej minuty. Ej, a byliście kiedyś w szoku, że ananas nie rośnie na drzewach? Jak? Spadł, spadł. Ja jestem tylko w ja momencie. Byłem w szoku. No dobra, czas spadł. No właśnie, ja tak myślałem. Tylko tu będzie. O nie, o nie. Ten nie nasz, o, tak. Tak łatwo? Jak ten ninja fruit. Ogólnie, czy to dobrze zrobiłem? Nie, chyba nie. Ja wiesz, to tylko ocenę. Trochę prześrubowałem. No to cięższe fuj. Cięższe fuj. A mogę na przykład uciąć tych liści i dołączyć do tego? Czy nie wchodzą takie rzeczy w grę? Jak masz taśmę, możesz to kleić. O kurwa. O, robisz się w kurwi. Za coś takiego. No, ja tego no niestety nie jestem w stanie przyjąć, bo to już nie jest dzielenie na pół. No jak nie? Dyskwa. To też pokroiłem na pół. Chyba znaczy, dyskwa, no prawdopodobnie jesteś dyskwalifikowany.
No jak? Jest no zapytałeś i przed dostaniem odpowiedzi podjąłeś decyzję. Na dwie części, taka prawda, kurwa. No, taka prawda. Na dwie, Robur specjalnie tak nie robił właśnie. Robur zapyta, też chciał to zrobić. Nie, to pachnie cebulą. Dobra, czas minął. Lecimy z ważeniem, zaczynamy no, od Michała. A, chociaż... Gówno, dobra, owcy, sakera nie ważymy nawet. No dawaj, chociaż sprawdzimy, kurwa. No dobra, no możemy sprawdzić, ale... Już nie bądźmy tacy smutni. 9-7-0. Kurwa, nie dojrze... saker, nie ma opcji. Ale masz regularny przestrzał. Ile? 100 znów. Nie ma, to, na, nie ma co liczyć. On i tak jest dyskwalifikowany. 708. Uwaga, 708. Tak, obaj tak przecięli, co? Jak to, co oni mają w głowie? No postaw nie, go, czy... kurwa, postaw go. Dyskwalifikacja! No nie, czekaj. No na pół miało być, kolego, sorry. Sorry na dwa tylko, nie na trzy. A czemu ty go trzymasz? A przestań trzymać. No właśnie, kurwa. Daję ci dalej? No pokaż. 1063. Nie no, ale i tak jesteś wyższy niż saker. Kurwa, masz. Ale mnie ale zawsze lepiej mieć jeden punkt niż, no tak, niż nie mieć. To była minimalna różnica, więc tak naprawdę ona nas decyduje. 998? Dawaj, kurwa. Człowieku. 16 różnic. Ja pierdolę. 1014 było. A pamiętam, że oni nas rozjebali w tym, nie? No jak wy pokroiliście z ale mieliście przewagę, mieliście przewagę noża. Nie opiera się. Tym razem niby tak. 9. Mam to, co? Mam co? To. Musi być cięższa w chuj. 989 i ile? 9-2-2. Nie no, Pączek wygrał. Pączek wygrał. Brawo. Lecimy dalej? Dla Pawła, 2 dla Roberta, 1 dla Owczy, 0 dla Sarka. Miska orzechów. Każdy z was dostaje na minutę i jednocześnie z tą miską losujemy wam, ile gram orzechów z tej miski macie wziąć na oko. I potem będziemy to ważyć. Wszystko zrozumiałe? No. To zaczynamy od Roberta. Panie Robercie, miska jest twoja. No. Twój numer to 38 gram. Ile mam czasu na to? Masz minutę. Start. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, szesnaście, piętnaście, czterdzieści, czterysery, four, seventy-five, trzydzieści, cztery, dwadzieścia, sześć, siedemdziesiąt siedem, dwadzieścia osiem. Raz, dwa, trzy. Zmieniłbym na 30 sekund, ale to nie fair chyba, co? 34, 36, 36, 36, 39, 6. Dla mnie spoko. Dobra. Dobra. Panie Pawle, proszę wziąć miskę. Ty za to masz 75 gram. Pomyliłeś się? Jak ci tak pierdoliłem? Nie. A to kto mniej, ten łatwiej. Można policzyć. Mają koło grama, nie? Ile to miałem? 75. Ale w koło no, jest stanowisko. Dobra, chyba mam. Już? A. Dobra, dalej. Michał. 26. Start. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. I czajcie, że ja mam taką ilość, że w garść się nie mieści. Michał Sakowski. To jak ja miałem to wyliczyć? 57. Nawet nie policzyłbym do tyłu. Czas start. 67. Ile ma? 57. No to nie, to ja mam najgorzej, że 70. To nawet nie policzyłbyś łatwo do 75, biorąc po kolei. 67? Tak. Dobra, proszę o uwagę. Ej, jak będzie najmniejsza różnica, to szwindel, bo typ, co ma 20 parę, może mieć różnicy 20 na przykład. No. A ja mam 75 i będę miał 50 różnicy. A, ale to wiesz, wcześniej noże były inne, nie? Zawsze ktoś miał ciężej. No i tory były zjadliwe. Zjadliwe są one? Tak. Ty, dobrze będę miał. Ty. 57. Ty, dobrze będę miał. O, przełączył na funkcję. 17, nie, to 60 gram. Ty, co ty 54 gadasz? Co ty gadasz? Tak 2, dokładnie. 52. A ile miał mieć? 57. O 3. O 2?
O kurwa. Ej! Czytaj. Zjebał mi, 5-5 było. Jak to? No nichuja, spadało na 3. Weź, przestań się jest, 3, ty, było 3 chyba. Dobra, dawaj, kurwa. Nie no, 4. Nie no, 54. No czekaj. Największą ilość czasu było 54. Poczekaj. Przecież naciskają stół. I tak wygrasz, i tak wygrasz. Dobra. 54. Dobra. I tak wygrasz. Te 3 czy 2 nie ma znaczenia. Wygrasz, no. No zupełnie, kurwo, nie ma znaczenia. Wszyscy tak będą mieli. Miałeś 26, a masz 22. Jest. Nie no, czekaj. 23 ma, nie? Owce pokonałem. Czekaj, kurwa, nie pokonałeś. A on miał najłatwiej, on miał najłatwiej. Patrz, co nie, się no, dzieje. 23. Ale ja tak mam 23, to ja miałem 3 błędy. Puentu? Też 3. Tylko 3 puentu miałem. Czekaj, bo nie wyzerowałem, muszę mieć tu gdzie saker. Tak, gdzie saker, żeby spróbować. Nie, on kombinuje, będzie łączył moje... Kurwa, daj przesuwa! Przesunął moje... Przesunął moje! To moje! To jest na kamerze! To moje orzechy, to jest na kamerze! Ej, dosypuję! Kurwa, nie, mam to! Ej, no nie, no kurwa, panowie! Ej, poczekaj, kurwa, gnoju jebany! Kurwa! Ty gnoju, kurwa, zabrałeś mi wagę! Grywać nie umiesz? Nie! Ej, to moje orzechy, nie mieszaj! On miesza, nie kurwa! Nie miesza orzechów moich! Kurwa, mi wypadł jeden! Patrz co zrobisz! Jeden mi wypadł! Jeden mu wypadł, dobra! Dobra, kurwa, weź ty! Dobra, ja widziałem, że tam miałeś 22. 3! Na 5 błędów. Nie, nie, było 23, nie! Deja, było 23. Nie pluj, kurwa! Było 23, 5 błędów. Było 23. Dawaj, bądź. Czekaj, ile ja 23, miałem? Ja serio, chyba jako... było te przysięgi. No ja widziałem tu 22. Ja walczyłem o 24. A ile ja, ja walczyłem o 24. Ile ja miałeś 75, Paweł. Ten mi wybił, kurwa, w ogóle za to dysko powinno. Weź, kurwa, Shrek, odłóż ten nóż, kurwa, bo zrobisz komuś krzywdę na zawsze. Kurwa, za to powinieneś dysko. Zamiast kłaść, to ty naciskałeś. Co ty, 12 gramów, kurwa? Nie potrafię czekać tak. 12? Ile tam było? Pojemniczo. Nie no, poczekaj. Czekaj. On na minus... A water tu jest. Na minusie kładzie. Wait. Wyzeruj, kurwa. To 53 miałem. Kładź normalnie, kurwa. Ogólnie jeden z kolejnych odcinków zrobimy na obsługę urządzeń kuchennych, więc na razie dzisiaj nie będziemy tego punktować. Zabrakło. Oj, kurwa, nie chodź. Tak, jak to wytłumaczysz? Nie potrafię. Patrz. Nie potrafię, serio. Dobra, no jest słaby. Kurwa, dawaj, Robur, jeszcze ty nie dociągnij. 64. No, za chwilę największa dyskusja może być, jeżeli Robert się bardzo pomylił. Patrz, jaki balans. Ile Robur miał mieć? 38. Jest. O co ma być dyskusja? Ile miałeś, czy ile było u Roberta? A czemu, 62? Przepraszam, nie mają całego grama. Czemu nie liczycie procenta błędu odchylenia tylko w gramach różnicy? Jesteśmy na YouTubie, a nie na Harvardzie. O co ma być dyskusja? Przecież to normalnie odchylenie powinno być liczone. Będziemy liczyć odchylenie, Paweł. To ja mogę mieć 250 i jakbym się o 4 pomylił, bym przegrał z sakerem. Jak będziesz miał wykształcenie wyższe, to będziemy liczyć odchylenia. Na razie obawiam się, że moglibyśmy nie zrozumieć, a ja bym nie dał rady policzyć. No to idę na YouTube'a magistra robić. Czyli tak, Robert pomylił się o 4, 6, przepraszam. Paweł... To już ma zero, procentowo proporcjonalnie bliziutko sakera, widzowie wiedzą, każdy wie. No, no, ale spoko. Czemu? Ja się godzę z zasadami. Gdzie są? Przecież ja miałem 57. Ja się, byliśmy blisko. Ja się godzę z zasadami wszystkimi, no ale i teraz tak. Procentowo. Michał miał pomyłkę, Michał Sakowski miał pomyłkę o 3. Co? A Michał Owczarzak pomyłkę? O, no ile? O 3 albo o 4. O 3! Nie, miałem o 5! Miałem o 3! Ja widziałem 22 ostatnio. Ale kurwa, uwierz mi, miałeś 27. 26. I teraz jaki ja miałem... Poczekajcie, na logikę, jaki miałbym motyw? Ja tym wygrałem. Ej, na logikę, weź to na logikę. Jaki jest mój motyw, żebym ci skłamał teraz? No chcesz wygrać. Ja też 2-2. No i tak, po co? Ja też 2-2. No, nie umiesz przegrywać, kurwa. 2-2, nie? Git. A ty, to gówno wiesz, kurwa, siedzisz tam, kurwa. Ja bym prosił,
Nic nie wiesz, kurwa. Tam widziałem i tu. Przebiteczkę, jak oni mają bankę z mojego ostatniego wysypania. Tam było... Nie wiem, czy tu było 23 i tam było 23. Taki kolarzyk, jak się przysięgi, wiesz. Przysięgi mi na każdego. Przysięgi na bęka. Przysięgi na bęka. Ale ręka na serce, przysięgi na bęka, że nie było tu 23, tak? Dwa tu było. Tam 2-3 tu było i tu było 2-3. Ja też widziałem 2-2 ogólnie tutaj. Tam było 2-2, 2-4. A kamera co widziała? 2-1, na sekundę. Kamera widziała 2-2 i Wojtek widział też 2-2. Bo to było pewnie tak, że na sekundę, bo przeskoczyło jak u mnie. I tak. On uznał to wyższe. Jak u mnie, czy jak umlaut? Umlaut. Trzeba podjąć jakieś decyzje. Saker 3, owca 2, Pączek 0, Robert 1. Macie plaster? Ty skaleczył się? Tak. No leci mu normalnie. Ciurkiem mu leci. Jeszcze? Nie, serio coś ma? Rozcięcie. Chcesz zobaczyć moją ranę? I na tym wiesz, i na nóż. O, to głęboka fest. Pokaż. Ej, serio, taka... Weź pokaż widzą, to się ogranicza. Ej, Robert, jak ty byś takie coś miał, to byś mi na tym komuś powiedział, nie? Nawet nikt by o tym się nie dowiedział. Ale cyrko twierdala. Weź nawet tego nie zaklejaj. Szła krew, wiesz? To wyschnie. Nie chciała przejść. Spuszczał krew. Nie chciała przestać się lać, kurwa. Po małych perturbacjach wracamy do kolejnej konkurencji. Tym razem będziecie mieli dwie minuty. Wasze rekwizyty są już na stole, czyli każdy z was ma kartkę słonecznika. Macie dwie minuty i waszym zadaniem jest w ciągu tych dwóch minut obrać jak najwięcej łusek słonecznika. Przygotujcie się. Dwie minutki i... O kurwa, sorry. Kurwa, przepraszam. Dwie minutki, lecicie na maksa, liczymy sztuki, kto ma najwięcej sztuk wygrywa, prosta akcja, 3, 2, 1, start. O te białe chcemy? Tak, no środek z... Tu nie ma białych. Lupiny. Ej, kurwa, nie ma. Nie ma białych. Mamo, nie ma białego. Nie ma naprawdę. To zabawne. Szacun, że palcami tak robicie, ja zawsze w zębach. A dawno nie jadłem. Ja nigdy nie jem tego. Robur, pamiętam, na ławce siedział i tak wpierdalał to, jak chipsy. Tak, to pasuje, to pasuje do taka niego, prędkość, no? Jak chipsy dojadł, nie? Ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, jak moja prababcia łuskała mi słonecznik, ja tylko przychodziłem wpierdalać tą ten środek. No. Siedziała, łuskała, a ja przychodziłem, wiesz, dwie godziny. A potem w torebkach wyszły, nie? I się okazało, że wiesz, że możesz kupić i już a, masz... A to kiedy to było w torebkach? Ale nie smakowało tak samo. No, spadło mi na podłogę. Wiadomo, jak ktoś zrobi, kurwa. Minutka minęła. Ile Chora, czasu? Widać, że działałeś temat. Ile czasu? Jeszcze masz 50 sekund. Ja zawsze tak obierałem po prostu. Kto tak dyszy, kurwa? Chora, ty. Co ty, kurwa? Jest mentalna. Ale ty, ja się skupiam. Tak jest. 20 sekund. Kurwa, no nie dajesz się wszystkiego, co przejedziesz. Ja pierdolę, jaki zadyszany. Wiesz, jak się napiną? 10 sekund. Kurwa, Robur półmłecznika wyrył ryjem, kurwa. 3, 2, 1, 0, koniec. Dobra, zaczynamy od Michała. Ile tutaj masz? 4. Ty, no te jakie takie rozmazane też chcesz zaliczać? Które są rozmazane? No tak, jakby się w ogóle rozłupał. Ale pół. Niektóre były takie ale zapomowe. Ale w ogóle to nie było praktycznie. Bo ten słonecznik był taki niedojrzały. One takie do połowy niektóre były. Robert, ty masz pełne? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, na cztery, jeden, szesna. Chyba gij. Czemu ja mam takie flądry? Wy też tak, słabe słonecznik. Nie no, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 mam. Tyle miałeś? 16. Bo tu jest dużo. Ile masz, Paweł? On dyszał, kurwa. Wydaje mi się, że 28, ale zweryfikuję jeszcze. 28? 8, 9. A tu jest dużo. 10. Fajnie, że masz taką liczbę, to sami się zweryfikujesz. 20. A ty też masz dużo, Robciu. 27 chyba. 5, 10. To co zrobiliście? 20? 25, 30, 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
No to wszystko jasne. Robert, 3 punkty, Paweł, 2. Na ziemi jeszcze, czekaj! Bo wyprysnął. Wyprysnął. Też mam na ziemi 3. 33. Ej, mam 3 na ziemi. To ale ja wiem, że z ziemi typowo, się liczą. Robert typowo na ławce siedzi. Tak, wiesz.
Źdźbło. W podsumowaniu. Robert 7 punktów, Michał Sakowski 7 punktów, Michał Owczarzak 5, Paweł Sikora 6. Jak Robert to zrobił? Każda z tych cebul ma 120 gram. Musicie mi uwierzyć. Znaczy nie musicie, możecie to zważyć. Ja ci nie wierzę nigdy. No to możecie do VAR-u się zgłosić o weryfikację. A nie, co, na połowę kleimy, czy jak? Nic nie robisz. Znaczy, nie możesz kroić. Nie używasz noża w tej konkurencji. Będziecie mieli 1,5 minuty. No. Bez noża? Bez noża. Bez noża, no. Obieramy cebulę. Co to, obieraczką. Co to kurwa jest? Stoi story, kurwa? Sprawa jest następująca. Macie dwie minuty. Macie mini tarkę i wygrywa ten, kto zetrze więcej cebuli i ważymy, no zobaczymy, albo zważymy to, co zostanie z cebuli, albo będziemy ważyć to, co starliśmy. Ale raczej to, co zostanie z cebuli. Każda ma 120 gram, więc ta, która będzie najlżejsza, powinna wygrać. Ale ścieramy całą? Najwięcej? No, jak najwięcej. Dwie minuty. Dobra, no. Znaczy, no całej raczej nie zdążysz. No. 3, 2, 1, start. O, to szybciej. A, szybciej. A, mój ryj! A, moje oczy, kurwa! Ty coś skroiłeś, kurwa? Że nic nie czujesz? A, moje oczy! 40 sekund. Pamiętajcie, no jeśli w tym czasie ktoś skroi całą, to o, kurwa, ty! Masz ten plaster? Co to kurwa jest, ty? To mój palec! Ty, ale jest stężenie. Ale napierdala, co? Ej, ja już nie mam cebuli. Patrz, Robura, kurwa! Jeśli zeszysz cały, to wygrałeś. No ja starłem. Ja też! Ty to kurwa raczej przejebiesz. No jak? Starłem! Aż tak nie. A, bo ja już napierdalam. No koniec, koniec, ja już palę wstrzymam. Ale pączek był... Ty masz obierki zostawione, no przegrałem. Ale co ja ci poradzę? No jakie obierki? Tak nie można piłować, kurwa! Zamknij ten ryj! Ja się nie bałeś, kurwa! Stop! Ja się nie bałeś, kurwa, i wiem, że chyba wygram, kurwa! Nie wygrasz, kurwo, bo ja stawiam do końca. Co to za, kurwa, obieranie? Ja mam, kurwo, drugie mięśnie, kurwa! To jest obieranie, patrz! Pół cebuli zostawiłeś! Trzeba, kurwa, właśnie wiedzieć jak! Pół cebuli zostawiłeś, ja mam, kurwa, 3 plastry! Jakie, kurwa? Ty całą cebulę zostawiłeś! 3 plastry mam, ty masz, kurwa, pół cebuli! Mogę tak! Zaraz będziemy ważyć! Ja już przegrałeś i chuj! Patrz! Nie! Ważymy to, kurwo, i ważymy twoje to! Ja ważymy! Ważymy, liczy się, ile zostało wagi! To prawda, ważymy... No to, kurwa, jedziemy! Dobra, sędzia jest! Ma być to jakościowe albo. Proszę uwagę, Paweł już wygrał, Owca już przegrał. To myślę, możemy sobie jasno powiedzieć. O kurwa, nic nie widzę, ty. Teraz walka o 2 punkty. I w tym przypadku, kiedy macie tyle samo punktów, Owca, ten, który wygra, będzie prowadził przed ostatnią konkurencją. No co, ważymy, Robciu, waż to, co zostało. Dobra. Zetkniemy się ranami, Owca? Nie, żartuję. A masz jeszcze tych plastrów? 25. No, tam tu są. Mi się. To jest starte czy nie? Nie. Na początku grubą robiłem, ale to bym zważył. To jest no to. 27. Ale jeszcze masz papierka. Bo progu nie o, kurwa, dużo masz. O kurwa, Robur wygrał. Kurwa. No kurwa, no nie było innej opcji. No, przecież to widać, kurwa. A kurwa, ja właśnie nic się nie podliczyłem od razu. Ja już nic nie widzę, kurwa. Ale prysnąłem sobie w oko w pierwszej sekundzie. Ale no bo to dzięki temu Robur wygrał odcinek, no? Tak? Ale w ogóle będzie dobrze, a ta szła nie ma burza. Potrzeby. A to chociaż wytrzeć? Temu Saker nie może już wygrać, a ty możesz wygrać jeszcze. Bo chyba remis mamy. Ostatnia konkurencja będzie bardzo sprawna. A ile kto ma punktów? Ja mam zaraz 9, sobie podsumuję. Może nas przegonił? Nie, tylko ciebie. Przed ostatnią konkurencją mamy remis. Robert Pączek 9 punktów, Saker 8, Owca 5. Jako, że w połowie odcinka no jednak straciłeś palec, to jest zrozumiałe. Często i tak szacun, że bierzesz udział dalej w tym odcinku.
sportowcy schodzą, wiesz, mają kontuzję, schodzą, nie grają, wchodzi ktoś inny, a ty jesteś do końca, więc to się ceni. Dzięki, troszeczkę mi nawet łezka. Ty w oszczepie przygrywasz w rekordach Guinnessa, teraz tu. No. W ogóle nie walczysz. Saker, nie płacz. Walczy. Uda się w takim nie mogę, koledzy nie idzie. No walczy, właśnie, serio się staram. Sami przegrani. W ostatniej konkurencji macie 2 minuty na zrobienie zakręconego frytka z ziemniaka. Po prostu musisz zrobić z ziemniaka taką sprężynkę. Jak zakręcone frytki były w maku. O kurwa. To i robisz to z jednego ziemniaka. To jak się robiło zakręcone ziemniaka? Macie, dostajecie ziemniak. Właśnie dzisiaj obejrzeliśmy tutorial i okazało się, że to jest bardzo proste. Ale wiadomo, że wam nie powiedział o tym wcześniej. Jak to ma wyglądać? Zakręcony ziemniak? Po prostu to jest coś takiego, że jak... Czyli batat się nie przyda, tak? Do niczego. Nie. Zmieniliśmy konkurencję. O kurwa, możemy zabrać cebulę? Nie. Macie 2 minuty i finalnie ziemniak będzie sprawdzany tak, że jak wyjmiemy patyk, to powinien się trzymać jak największej ilości części. Gdyby się okazało, że po waszym rozcięciu będzie w jednej części, to szacun. Ocena będzie subiektywna. Tak czy siak, ten kto wygra tą konkurencję, prawdopodobnie wygra. To czy my wiecie, co robimy, tak? Ziemniaka no. Kręconego ja za mam 10 kurwa złotych pojęcie, jak to zrobić. Dokładnie tak. Za 12. Macie 2 minutki. Wojtek też już na ślepo nagrywa. Start! Coś takiego, dobra. Myślałem, że to jest taki jak chips. Czy chyba coś odpadło? No tak. A, to jest to. Macie jeszcze minutę, ale oczywiście możecie skończyć wcześniej, jak Michał. Kurde, powiem wam, że mogłem się zastanowić wcześniej. 30 sekund. Owca jeszcze nadgoni. Ale wierci ta cebula, nie powiem za. O kurwa, człowieku. To jest akcja, co? 3, 2, 1, 0. Dobra, proszę o wyjęcie wykałaczki z ziemniaka. No i sprawdźmy, czy się rozpada. Znaczy, Michałowi się już rozpadł. Robert, proszę o prezentację dla widza. Ojej, to ładnie. Teraz Paweł, proszę, prosimy o prezentację. A czekajcie, bo tu mogę złapać nawet. Nie, ja wiem, że się... Oj. Dobra. No to ale ładnie. Już puściłem, bo wiem, że przegrałem. Michał, prezentacja dla widza. Nie zastanowiłem się wcześniej. Kurza bardzo. Aj. Zbyt nonszalansko podszedłem. Już takie własne. No i zobaczmy Sakera. Zdecydowanie wygrał pan Robert i on wygrywa odcinek. Drugie miejsce pan Paweł. I egzekwo trzecie dwóch Michałów. Mamy egzekwo? Ale tylko za tą konkurencję. Za finezję. Ale ty jesteś w tym momencie czwarty, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Igrzyska kuchenne, pierwszy etap. Tak chciałem, ale za szybko zrobiłem. No tu małe noże mieliście lepiej, nie? Nie? Tak, nie dociągnąłem do końca. Nie dociągnąłem do końca. To już mimo, że cięty. No to kurwa szatę.